Opuszczony dwór. Witam bardzo serdecznie, tutaj Omen z Urbex Bydgoszcz. My trzech, jako przyjaciele, postanowiliśmy zwiedzać różne gatunki opuszczonych budynków, od normalnych do nawiedzonych. To jest nasz pierwszy tego typu odcinaczek, także wszystko co złe piszcie w komentarzu, a spróbujemy poprawić w następnym filmie. Mamy zasadę, wchodzimy, zwiedzamy i wychodzimy. Stop niszczenia, subskrypcje z dzwoneczkiem oraz like w górę. Jakieś dzikusy. I tu. Trzeba szybko wyjść na nie, tak? Co? O! Na Facebooku. No. O, drugi znalazł. Coś mi zgadza? Co? Co? No? Tak się to wybudowało. Tu jest lew. O, lew. Chyba. Trzeba sobie wlepki zrobić i przyklejać tam, gdzie byliśmy. Jak spłonęło. Te drzwi się zamykają same. Patrz, wisie. No, tu dalej. Tu wyjdź, no. Ale ładny plandek. Tutaj. Yeah.
No nie będzie. Ty jak są kurwa miękko. Ale jakie starodawne. Smaczkę. Ja też na... No. Cześć, na historyczne wydarzenie. Uważaj ten, tu kurwa igły są. Te gwoździe. O kurwa. Co robisz w wandalizmie? Ej, jak z horroru, nie? No. Bez kitu, idziemy? Na końcu ktoś stoi. Bez kitu, nie? O. Nie myliłeś się. Tutaj rozmawialiśmy z gościem, który opowiadał nam o innych budynkach, dlatego to ściszyliśmy. A, tu byłem, dobra. Tu nic ciekawego nie ma. O kurde. O kurde, ale cimno. Co? To ja idę, już. No. O kurde. No, to jest ten średni wiek. Źle się będziesz. Tak. Ale to jest ten spłonała. Łuki, chodź na chwilę. Weźmiesz mój... Chodź tu z latarką, żeby był lepszy widok właśnie. Bo ja też mogę w sumie odpalę też latarkę. Ale zajebiście tu jest ten obok tylko. Dobra. Rozumiem, że idziemy na dół. Ty się nie zdziwię, jak tu. Jak tu za. O kurde, idzie. Ale się tak posłuchamy nawet. Ej, zrób snapa i napisz melon życia. Ej, to ty w ogóle za Włocławkiem można się tepnąć, jak tam ruiny zamkną. A widziałem to, ale tak patrzę ruiny. No wiesz, no ruiny zamku każdego zamku są ruinami. Zazwyczaj, bo. Zgubiłem, no. Maskę gdzieś kurwa zgubiłem. Ty to nie zgubisz, to będzie hardcore. Dobra, ale nie ma sensu. O kurde, tam już nic nie ma. W sensie? Ty się trochę zajebały. Bo ty co chodziliście tam tak? Topiemy jak słonie, nie? Tu byliśmy, ale tu nie byliśmy jeszcze. To musi iść. Byliśmy, ale tam są schody zawalone. Wiem, bo ja tutaj tam gdzie schodziłem mi się ugrywały schody, nie? No właśnie, także lipa. Ale byś. Nie idziemy tam. Co? Można je znaleźć jeszcze. No. Jeśli możemy nie ten, pójść to do... O, Karosz. Cześć. Buty na czarno zrobić. Jak już ten. Perki, 2000 zł. Jak tu jest piwnica, to jakoś musi tam być wejście. Jest może tylko jedno, wiesz? No. Tam przez te schody, które są zburzone, nie? Ale nie są aż tak zburzone. Możemy to wskoczyć. Co? Nie było do tego balkonu. Ja mam. A, czyli... Nie wiem, kurwa. Aha, ej, Michu. Czyli my nie gadaliśmy o piwnicy. Bo pan mówił, że druga strona są piwnice. Czyli to jest zerowe piętro. Czyli jeszcze piwnica. No, a pan mówił, że piwnica jeszcze jest, nie? No. Tu jest jakieś zejście do piwnicy.
Pan mówił, że na drugiej stronie są całe składy podobno. To idziemy, nie? A, to już tu jest, widzisz, piwnica. Czyli my nie o tym gadaliśmy. No właśnie, nie? Będzie trochę problem. Takie wejście jak w horrorach, nie? Normalnie outlet. O kurwa, ale bunkier. O kurwa. To miałeś zamurowane. Ale stary. No. To jest chuj stary. Ej, tam jeszcze jest wejście. No, ale tu jest ta dziura. A to chuj. Kto? No chodź na chwilę. Skoro tu jest wejście na tą stronę. Bo się musi coś być. Ej, tylko ma zamurowane. Jak to są w ogóle to na ręce? Nie, tam ja jest zamurowany stary. To są drury. Kogoś tu wieszali. To masz murowanie. Dobra, to tyle z tego urbexu. Wracamy do samochodu. Dziękuję za oglądanie pierwszego naszego filmu. W przyszłości rozbudujemy się o kolejne sprzęty. A tymczasem obserwujcie nas, dawajcie miejsca do zwiedzania i trzymajcie się czołem.